Dzień dobry, witam ponownie w kolejnym odcinku Awantur Literackich i Historycznych. Dzisiaj chciałem porozmawiać z Wami na temat pewnego pisarza, a właściwie to już nawet jest coś więcej niż pisarz, bo to jest człowiek, instytucja, a mianowicie na temat Stephena Kinga. Jest to pisarz nazywany królem albo mistrzem horroru, znany na całym świecie. Jego powieści zostały przetłumaczone na ponad 40 języków, a oblicza się, że były wydane w ponad 350 milionach egzemplarzy. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że ja myślałem, że to są właściwie rekordy, jeśli chodzi o wydawanie książek, ale okazało się, że nie. Okazało się, że są tacy, którzy sprzedali więcej książek. I do nich należy m.in. pisarz, który się nazywa Robert Lawrence Stein, o którym ja w ogóle nie słyszałem. Się okazało, że to jest pisarz bardzo popularny książek dla dzieci i dla młodzieży. On wydał podobno ponad 400 milionów egzemplarzy swoich książek. No a tych obydwu panów pobiła na głowę pani J.K. Rowling ze swoim cyklem o Harrym Potterze, który się sprzedał podobno w ilości ponad 600 milionów egzemplarzy. Także King do takich rekordzistów nie należy, ale z pewnością, jeśli chodzi o popularność, o sławę i o ilość sprzedanych egzemplarzy, to jest ścisła światowa czołówka. Pretekstem do dzisiejszej pogadanki o tym pisarzu chciałem, żeby była książka Roberta Ziembińskiego pod tytułem Stephen King, instrukcja obsługi. O niej jeszcze będziemy dokładnie mówić, natomiast na początek przedtem chciałem powiedzieć słów parę o samym pisarzu. King urodził się w roku 1947 we wrześniu, dość wcześnie, w Maine, w miejscowości Portland. Portland to jest takie małe miasteczko, znaczy małe jak na Stany Zjednoczone, miasteczko w stanie Maine nad Oceanem Atlantyckim, nie mylić z tym Portland po drugiej stronie Ameryki, blisko Pacyfiku, w Oregonie, bo to już jest 600-tysięczne miasto, którego zespół miejski to jest w ogóle ponad 4 miliony, ale to nie o to Portland chodzi. Stanem rodzinnym Kinga, jak mówiłem, jest Maine, czyli ten stan położony na najbardziej wysunięty na północny wschód Ameryki, przy pograniczu z Kanadą, i większość książek Kinga jest umiejscowionych właśnie tam. O tym też jeszcze będziemy mówić. Ojciec Kinga dość wcześnie po prostu porzucił rodzinę, matka została sama z dziećmi. King miał to co najmniej jednego brata, nie wiem czy tam więcej było rodzeństwa, ale brata miał na pewno. I matka, no w rodzinie się nie przelewało, mama musiała ciężko pracować, brać różne prace na kilku etatach, jako kelnerka, a jeszcze była pielęgniarką z wykształcenia. W każdym razie często jej nie było w domu, a mały Stephen musiał się czymś w tym czasie zająć i okazało się, że jego ulubionym zajęciem to jest oglądanie filmów grozy albo czytanie opowiadań właśnie tego typu, no i później w późniejszym okresie pisanie takich opowiadań. Tym się zajmował już jako nastolatek. Pierwszym jego opowiadaniem, oczywiście on wysyłał te swoje wypociny do różnych wydawnictw, przede wszystkim do czasopism, które się zajmowały drukiem tego typu tekstów, ale było to praktycznie zawsze odrzucane. Natomiast pierwszym opublikowanym opowiadaniem, za które dostał 30 chyba dolarów, to było Byłem nastoletnim rabusiem grobów. To był jego tytuł, ono zostało opublikowane pod innym tytułem, nie pamiętam dokładnie w tej chwili jakim. I tak to się toczyło w latach 66-71. King studiował literaturę angielską na University of Maine w Orono, to jest taka miejscowość mała blisko Bangor. Bangor to jest drugie miasto związane z osobą Kinga, mianowicie on tam długo mieszkał, zresztą mieszka do tej pory w takiej ulica Broadway, to się chyba nazywa, to jest taka pseudogotycka willa potężna. Zresztą jako ciekawostkę można powiedzieć, że można ją wygooglać na Google Maps i jak się napisze dom Stephena Kinga, to program wrzuca od razu na ulicę i mamy widok na tę posiadłość. Na studiach też poznał swoją przyszłą żonę, Tabitę, z którą, no co tu dużo mówić, spędził całe życie. Do tej pory są małżeństwem, są szczęśliwym małżeństwem już po przejściach, ale wszystko przezwyciężyli.
i rodzina jest w całości, dzieci już są dorosłe, on się z dziadkiem. Cały czas się oczywiście zajmował pisaniem różnych opowiadań, powieści, najczęściej co prawda do szuflady. W domu się również nie przelewało, mieli już kilkoro dzieci, dzieci mieli, w których jedno co najmniej było dość ciężko chore, w związku z czym potrzebne było dużo pieniędzy, ten etacik nauczyciela angielskiego nie wystarczał, King się imał różnych prac i jednocześnie w czasie wolnym, czy też nocami pisał swoje teksty. W końcu jedna z powieści została przyjęta przez wydawnictwo Doubleday, to był 1974 rok, ta powieść się nazywała Carrie i to była powieść o takiej dziewczynie, uczennicy, która była prześladowana przez, taka zahukana, wiecie, zahukana dziewuszka, która była prześladowana przez koleżanki i kolegów w szkole, z tym, że ona, okazało się, że ona ma własności telekinetyczne i ostatnie sceny książki, jak i później filmu, bo to zostało zaekranizowane, to jest, jak ona się mści na tych swoich rówieśnikach i zresztą praktycznie na całym miasteczku. To jest książka, która za nią dostał King 2,5 czy 3,5 tysiąca dolarów, co było pokaźną kwotą, był taki zastrzyk finansowy, ale na pewno nie na tyle, żeby mógł przestać być tym wykładowcą angielskiego i żeby się tylko zająć i wyłącznie pisaniem. Dopiero to wydawnictwo sprzedało prawa do tej książki innemu wydawnictwu, które postanowiło to wydać w wersji paperbackowej. To oznaczało masową produkcję i za to King otrzymał. Wydawnictwo bodajże sprzedało to za 400 tysięcy dolarów, z czego King dostał 200 tysięcy. No i tutaj się finansowe kłopoty już skończyły. King mógł się zająć tylko pisaniem tych swoich książek. A jeszcze większe pieniądze i sława przyszły w następnym roku, kiedy książką zainteresowało się Hollywood i dokonało jej ekranizacji z bardzo dobrą rolą Sissy Spacek jako tej tytułowej Carrie. I to już był pierwszy krok do tej Kinga, do tej mega sławy. Jeszcze między Carrie a ekranizacją King wydał drugą swoją opowieść, Miasteczko Salem. To jest opowieść o takim też sennym miasteczku w Maine, jakże amerykańskim, które opanowują wampiry. Te książki sprzedały się dobrze, nie było co prawda jakiegoś wielkiej sensacji, to były zdaje się 250 czy 300 tysięczne nakłady, co wystarczająco było, żeby wydawnictwo dobrze zarobiło, ale nie można mówić o jakiejś megasławie. Dopiero wielką sławę przyniosła Kingowi ta ekranizacja i następna powieść w 76 roku pisana, w 77 wydana, to było Lśnienie, które podbiło rynek, a zwłaszcza od razu się nim też zainteresowało Hollywood i Stanley Kubrick zrealizował wielką ekranizację tej książki. Wielką, ponieważ uważany to jest jeden z lepszych horrorów ze świetną rolą, zwłaszcza Jacka Nicholsona. Tam Shelley Duvall gra jego żonę, Wendy, Jack Nicholson gra Jacka Torransa. Czyli to jest opowieść o takim pisarzu, który zatrudnia się poza sezonem na zimę jako stróż w potężnym hotelu w górach, pustym wtedy. Chodziło o to, żeby po prostu dopilnował, żeby tam się nic zimą nie stało. On to wziął, ponieważ potrzebował spokoju, potrzebował pieniędzy, dostał dobre pieniądze za to i przede wszystkim dużo, dużo spokoju, żeby móc pisać. Tyle, że okazało się, że dom ten jest jakiś opanowany przez złe moce, które mają bardzo negatywny wpływ na słabe osobowości, jaką okazał się Jack Torrance, i zamieniły go po prostu w morderczą maszynkę do zabijania, zwróciły go przeciwko rodzinie. No tutaj do historii kinematografii przeszły sceny z Nicholsonem, takim toporem strażackim rozwala drzwi do łazienki, w której siedzi i krzyczy jego przerażona żona z nożem w ręku, a Jack wali w te drzwi toporem i wyrąbawszy szczelinę wkłada w nią twarz i krzyczy Wendy, I'm home.
czy Daddy Home, to jest no mówi tak jakby scena do znalezienia na YouTubie i to już jest historia, weszły na stałe do historii kinematografii, do historii horroru. A King mógł się cieszyć początkami tej właśnie swojej mega sławy. Potem przyszła jego kolejna powieść sukces w 1978 roku, o mianowicie Bastion. To jest powieść z gatunku post-apo, gdzie wirus grypy, który się nazywa tam w książce Kapitan Trips, na niego mówią, właściwie no, likwiduje prawie całą populację Stanów Zjednoczonych, ocalali tylko nieliczni, którzy nie wiadomo w zasadzie dlaczego byli odporni na ten wirus, ale to były pojedyncze jednostki i te resztki społeczeństwa okazuje się muszą walczyć z facetem, który był jednocześnie personifikacją zła, diabła. Dalej King, w lata 80. King już wchodzi jako pisarz o wielkiej sławie, pisze kolejne powieści i tylko tę swoją sławę ugruntowuje. Jeszcze kilka rzeczy można powiedzieć o tym pisarzu, a mianowicie to, że jego wielkim problemem było picie alkoholu. Właściwie to picie alkoholu naznaczyło parę dekad w jego życiu, na pewno całe lata 70. i całe 80. Dopiero na przełomie lat 80. i 90. zwalczył to przede wszystkim dzięki pomocy, wielkiej pomocy swojej żony, no, która już właściwie sprawę zaczęła stawiać na ostrzu noża, no ale udało mu się to. I drugi taki punkt zwrotny w jego życiorysie to był 1999 rok, w którym uległ wypadkowi drogowemu, jak King szedł koło swego domu na poboczu, to potrącił go van. Ja różne wersje o tym czytałem, a mianowicie taką, że o tym potrąceniu, że tym vanem kierował facet, który, on zresztą zmarł niedawno. Jakiś czas temu zmarł i King nawet słów parę napisał do prasy, że tam, no, że wybaczył mu, czy w tym stylu. Ale ja czytałem, że ten człowiek to był notoryczny pijak, że kilka razy nawet, czy parę razy stracił, czy wtedy stracił prawo jazdy z powodu picia, że to kierował też napity i bez prawo jazdy. Później czytałem to chyba w tej książce już nawet, że to był normalny facet, który z kolei wiózł swojego, jechał w wanie razem ze swoim Rottweilerem, który mu tam dokazywał, on go zaczął uspokajać, ręka skręciła kierownicę i trzasnął w przechodzącego, idącego poboczem Kinga. Tak czy inaczej, uderzenie było bardzo mocne, chociaż na szczęście nieśmiertelne. I King miał połamane biodro, żebra, przebite płuco, zapadnięte. No, w bardzo ciężkim stanie był odwieziony do szpitala, gdzie go uratowano, ale przez parę miesiąc, czy tam przez parę miesięcy przeszedł chyba z 5 operacji i później jeszcze kilka lat dobrych walczył z tymi bólami spowodowanymi tym wypadkiem, ale to też przewalczył i wrócił do formy zarówno psychicznej, jak i literackiej. Inne takie ciekawe zjawisko związane z Kingiem to jest to, że część książek wydał pod pseudonimem Richarda Bachmana. To jednak, to opowiem przy okazji, za chwilę przy okazji omawiania tej książki Instrukcja obsługi. Mieszka sobie King do tej pory w Bangor, pisze kolejne powieści, które są już, właściwie teraz wszystko co King napisze to jest bestsellerem, bo każdy chce się przekonać to co King napisał, jakby napisał Instrukcję obsługi piecyka do grzewczego, to też by to wszyscy prawdopodobnie kupili. Wiele jego opowieści jest związanych z umiejscowionych, akcja wielu opowieści jest umiejscowiona w wyimaginowanej miejscowości Castle Rock, która, co ciekawe, jest, którą imieniem nazwano wytwórnię filmową, która, to znaczy firmę produkującą filmy, która zajmowała się wieloma ekranizacjami Kinga, ona ma takie dość charakterystyczne logo, które jest puszczane przed projekcją filmu, a mianowicie na ciemnym tle jest latarnia morska, która promieniem światła
promieniem światła jedzie od lewej do prawej i wydobywa z ciemności właśnie nazwę Castle Rock. Tyle jeśli chodzi o parę słów o życiorysie Kinga. Natomiast co do tej książki, to składa się ona z sześciu takich części. Pierwsza część to są, dotyczy powieści Kinga, przy czym tutaj każdy rozdział jest, dotyczy oddzielnej powieści. Podrozdziałik tej części to jest oddzielna, jest omówiona oddzielna powieść. Sama część nazywa się Bestsellerus Rex i te poszczególne opowieści są omawiane dość dokładnie, a mianowicie od samego pomysłu do procesu twórczego, do tego, kiedy to pisał, w jakim momencie życia, jak wpadł na pomysł, do tego, jak dana powieść oddziaływała na jego życie, jak została później odebrana i w ogóle wszystkie rzeczy związane z pisaniem tej powieści. I następny podrozdziałik w tym rozdziale dotyczącym powieści to jest jej ekranizacja, gdzie tak samo jest to opisane, no między innymi kto się zdecydował na realizację, dlaczego ten, a nie inny, jak to wszystko wyglądało. Oczywiście tutaj dość dokładnie są te procesy przygotowawcze opisane, bo co innego jest książkę napisać, co innego film zrealizować. Film zrealizować to czasem przygotowania latami całymi trwają i tu jest to wszystko fajnie opowiedziane. Między tymi rozdziałami będącymi tytułami powieści omówionych w tej części są także takie wstawki, jak na przykład wywiady z różnymi ludźmi związanymi z powieściami Kinga, jak chociażby przykłady tu mogą być, na przykład jest wywiad z tymi dwiema, no teraz już paniami, które grały, te siostry, takie bliźniaczki, dziewczynki, które mu się pokazywały na korytarzu hotelu w Lśnieniu. No jest z nimi wywiad, gdzie one opisywały, jak wyglądała produkcja, jaki produkcja miała tego filmu, ich relacje z całą ekipą, jak ta produkcja filmu miała, jaki wpływ miała na ich życie. Innymi wstawkami w tej części to są wstawki, które tutaj są zatytułowane King według. I tu są poszczególni polscy literaci, a mianowicie King według na przykład Roberta Schmidta, King według Mroza, King według Puzyńskiej, według Chmielarza. Czyli oni opowiadają, jak się spotkali z Kingiem, jak odbierają, jak cenią, jak odbierają, jak oceniają w ogóle twórczość pisarza, a także czasem jaki wpływ miał na jego książki, na ich twórczość. Ostatni taki rozdział w tej części to jest zatytułowany King and Roll, czyli Stephen King w krainie rocka. Tu chodzi o to, że King od zawsze był zafascynowany muzyką rockową, co zresztą widać w jego książkach, w jego powieściach, a także opowiadaniach. Tam są często sceny, gdzie on ze szczegółowo opowiada, na przykład siedział w domu, jak jego bohater siedział w domu, pisał, a z radia leciały przeboje tego zespołu, one są wymieniane. W każdym razie ta fascynacja muzyką rockową u Kinga jest dość dobrze znana, a nawet okazuje się, że King, jak już był tym Kingiem pisanym, wiecie, tłustymi literami, to założył z innymi literatami zespół rockowy, muzyczny zespół rockowy, który dawał koncerty. No, dla ludzi to była wielka atrakcja zobaczyć Kinga, jak brzdąka na gitarze bodajże. I na przykład w tym zespole był między innymi, pamiętam, Scott Turow. Scott Turow to jest inny amerykański pisarz, który pisze też bardzo poczytne książki, takie, wiecie, dramaty sądowe, gdzie znaczna część książki, druga połowa na przykład, to jest na sali sądowej walka między adwokatem a prokuratorem. Amerykanie bardzo obrazowo potrafią przedstawiać te sprawy. Scott Turow jest bardzo potyczny. Presumed Innocent, czyli uznany za niewinnego, to jest na przykład jego. To był taki też ekranizacja sławna z Harrisonem Fordem i z Bonnie Bedelią bodajże. Tak czy inaczej, jest tu też rozdział dotyczący fascynacji Kinga muzyką rockową. Część druga to są opowiadania. Jest poświęcona opowiadaniom Kinga i też tu są wymienione opowiadania, przy czym poszczególne rozdziały nie dotyczą poszczególnych opowiadań, najczęściej tylko zbiorów
opowiadań wydawanych przez Kinga, ponieważ King wydawał właśnie dwa rodzaje takich zbiorów opowiadań. Jeden to były zbiory, gdzie się znalazło po kilkanaście, dwadzieścia, nawet więcej opowiadań, krótkich form, natomiast inne to były zbiory, gdzie znajdowały się po cztery utwory Kinga. No tu najbardziej do zapamiętania to jest ten Pory Roku, czyli to jest ten zbiór, który zawierał Shawshank, Ciało, czyli Stand By Me, czyli Stań Przy Mnie, to drugie świetne opowiadanie Kinga, a Pupil, czyli Zdolny Uczeń i Metoda Oddychania. Inny to jest na przykład Czwarta Po Północy, chyba tak to się nazywało. I to były właściwie zbiory takich po czterech mini powieści. No i zbiory opowiadań, przy czym poszczególne opowiadania też są omówione, ale w rozdziałach podzielonych na zbiory. I też jest opisane, oprócz tego, że jak King wpadł na pomysł danego opowiadania, to jest też przedstawione, dlaczego dane opowiadanie trafiło do danego zbioru opowiadania, a nie do innego. Te mini powieści są też bardzo dość dokładnie przedstawione, łącznie z odbiorem, i ekranizacje również są wspomniane. Ja mogę tylko od siebie dodać, że ja Kinga właściwie, nie licząc paru jego powieści, to dużo bardziej cenię właśnie za opowiadania, za krótkie formy. I takie jego, tu są takie opowiadania jego jak Tratwa, albo jak zbiór, przepraszam, Skrót Pani Todd, co jest jednym z moich ulubionych tekstów Kinga. Tutaj w tej części też omówione jest takie zjawisko, które się nazywa Dollar Baby, czyli dziecko za dolara, albo dolar za dziecko. Co się okazało? Nie wiedziałem o tym wcześniej, a mianowicie King kiedyś wpadł na taki pomysł, żeby swoje prawa do ekranizacji swoich opowiadań, nie powieści, sprzedawać młodym twórcom, takim debiutantom najczęściej, albo takim jeszcze, którzy się, wiecie, no, niezawodowo tym zajmują, za jednego dolara. Czyli płacisz dolara, dostajesz prawa do sfilmowania mojej powieści. To było obwarowane pewnymi warunkami, a mianowicie chodziło o to, że na tym nie można zarabiać. A mianowicie to było ujęte w ten sposób, że nie można było, jak się ktoś stworzył taki film na podstawie jego opowiadania, to nie mógł go sprzedać, nie mógł go puszczać z seansów, gdzie były wykupowane bilety, a później jeszcze prawnicy Kinga wyklepali, że nie można tego wrzucać na YouTube'a, no bo to jest też forma zarabiania. Natomiast można było używać, ile się chciało, do wszelkiej promocji, zwłaszcza autora, albo na przykład dawać film na festiwale. Czyli chodziło o to, żeby po prostu dać młodym szansę, no bo za jednego dolara w końcu. Takie prawa do ekranizacji to potrafią kosztować setki tysięcy dolarów, te takie z najwyższych półek, ale grube tysiące trzeba płacić. Natomiast oni to dostawali za dolara i na przykład mogli nakręcić etiudę filmową i wysłać ją, nie wiem, na jakiś festiwal filmowy. Proszę bardzo, próbuj szczęścia. King w każdym razie na taki pomysł wpadł. Inny pomysł związany z różnymi promocjami Kinga, też związany z jego fascynacjami, to jest pomysł promowania małych księgarni, ponieważ no, w Stanach było takie od lat, zresztą do tej pory jest zjawisko walki księgarni małych o egzystencję z dużymi sieciami księgarnianymi. You've Got Email chyba jest taki film amerykański z Meg Ryan bodajże i Tomem Hanksem. Chyba gdzie ona gra taką właśnie właścicielkę małej księgarenki, a Tom Hanks właściciela sieci księgarni, którzy walczą ze sobą, konkurują, no i oczywiście później się zakochują w sobie, ale to jest właśnie odbicie tego samego problemu. King oczywiście w tym stał po stronie małych księgarni i wpadł na taki pomysł, żeby zrobić taki tour po Stanach Zjednoczonych, a mianowicie on będzie jeździł na swoim ulubionym Harleju, bo Harleje to było jego, oprócz muzyki rockowej, druga fascynacja, no mógł sobie pozwolić, tam jest nawet w książce jest nawet podany jakim modelem, jakim Harleja jeździł, i mianowicie wpadł na to, że będzie jeździł po Stanach, umawiał się z księgarniami, zajeżdżał do tych księgarni, wiecie, Easy Rider, kurczę, jako na tym Harleju, i będzie urządzał wieczorki autorskie z okazji wydania tam jego książki. Oczywiście traktował to jako własną promocję, ale dla księgarni to był też czysty zysk, ponieważ to wtedy sprzedaż wyskakiwała pod sam sufit.
No tylko, że się okazało później, że ta podróż samotnego jeźdźca Easy Ridera po Stanach to wyglądała w ten sposób, że King jechał z całą ekipą, Harley jechał sobie na pace ciężarówki, King jechał w luksusowych warunkach, tam w jakimś vanie, trailerze czy w innej limuzynie i dopiero kilka kilometrów przed danym miastem, gdzie miał promować w księgarni swoją książkę, wskakiwał w ten skórzany strój motocyklisty, wskakiwał na Harley'a i te kilka kilometrów wjeżdżał Easy Rider do danej miejscowości i robił wieczór autorski. No, można to oceniać jak się chce, w każdym razie nic złego w tym nie było, zarobili na tym wszyscy. Przy tej okazji czytania o tych opowiadaniach ja sobie zdałem sprawę, że kurczę, że ja w ogóle nie pamiętam, oprócz tego, z wyjątkiem tego zbioru 4,5 roku, to w ogóle nie pamiętam, w jakim zbiorze zostało wydane jakie opowiadanie. Nawet oczywiście dotyczy tych, których czytałem, bo te zbiory miały swoje tytuły i na przykład nie pamiętam, mój ulubiony skrót Pani Todd, nie pamiętam w jakim był zbiorze, albo Tratwa, to jest takie inne opowiadanie Stephena Kinga, bardzo fajne, gdzie mówi on o grupie nastolatków, którzy pojechali sobie nad jezioro, żeby się wykąpać, poopalać, piwka się napić. Na środku tego jeziora była zbudowana tratwa, taka wiecie, dla ludzi, którzy na przykład zmęczyli się pływaniem, jakiegoś skurczu dostali, to się mogli tej tratwy złapać, albo się na nią wdrapać, poopalać, odpocząć, gdzie te nastolatki się bawią w tej wodzie, wadzią, dopłynęły do tej tratwy, wdrapały się na nią i wszystko było fajnie, tylko zauważyli, że dookoła tej tratwy zebrała się jakaś plama. Wyglądało to jak plama na przykład ropy, czarna, ale okazało się, że to nie jest ropa, to się okazało, że to jest jakiś żywy stwór, który po prostu zaczyna ich atakować i żreć po prostu razem z tą tratwą, także kapitalny horror. Albo na przykład Quitters Incorporation. Quit to jest quit smoking, na przykład to jest rzucić palenie, czyli Quitter Incorporation, po polsku to by było no firma zajmująca się zrywaniem z nałogiem. Chodziło o to, że po prostu pewien facet, który chciał przestać zerwać z nałogiem palenia papierosów, zgłosił, wyczytał o tej firmie, że oni pomagają i mają stuprocentową skuteczność. No tylko, że okazało się, kurczę, że owszem, mają stuprocentową skuteczność, ale to ich metody są iście piekielne. Nie będę tutaj mówił jakie, ale naprawdę czyta się to fantastycznie. I też nie pamiętałem zupełnie, w jakim to jest zbiorze ujęte. Czy na przykład takie opowiadanie, tu nawet tytułu nie pamiętam, gdzie taki, wiecie, zawodowy zabójca wraca po jakiejś robocie do swojego apartamentu w wieżowcu i czeka na niego paczka. No, okazało się, że to nie jest, jakoś tam sprawdzić, to nie jest żadna bomba. No dobra, wziął paczkę do mieszkania, otwiera, to była taka kompania żołnierzyków malutkich, razem z czołgiem takim plastikowym. Tylko się okazało, że to cholestwo, no nie tyle żyje, czy to są jakieś roboty, czy w każdym razie zaczyna z nim walczyć, zaczyna do niego strzelać, rzeczywiście go rani, bo okazało się, że te malutkie karabinki to jednak strzelają malutkimi kulkami, ale dostać taką serię z takich malutkich kul, to już człowiek zaczyna krwawić. I kurczę, całe opowiadanie to jest jak ten bandzior walczy po prostu o życie. Też wam nie powiem, jak to się skończy, ale czyta się to świetnie. I to by była trzecia część, druga część, to było opowiadania. Część trzecia to jest Richard Bachman, czyli dotyczy całego zjawiska pisania Kinga pod tym pseudonimem. Okazuje się, że po tym swoim sukcesie Carrie, Lśnienia, King postanowił wydać swoje stare powieści, które pisał jeszcze jako młodziak i które albo nie dokończył, albo nie zdecydował się wydać, poprawił i postanowił je wydać pod właśnie pseudonimem Richard Bachman. I one się nawet sprzedawały, oczywiście do nakładów kingowskich to było daleko, bo to było też tak właściwie jakieś 25-30 tysięcy egzemplarzy. Firmy na tym się zarabiało, ale nic specjalnego. I tutaj były takie książki jak Rage, Uciekinierzy, zaraz wam przeczytam, to jest Rage, Wielki Marsz, mam tę książkę i nie czytałem jej, ale ją jeszcze przeczytam, Ostatni Bastion Barta Dousa, Uciekinier, Hutrzy, Regulatorzy i Blaze. I wszystko by było fajnie, nie wydałoby się to, gdyby nie to, że
jedna z tych książek wydanych pod imieniem i nazwiskiem Richarda Bachmana zaczynała odnosić ogólnoamerykański sukces, a mianowicie mowa o powieści Hutszy, Tinner. To jest bardzo, w mojej ocenie, to jest jedno z najlepszych powieści Kinga, mianowicie to jest opowieść o pewnym adwokacie, takim bardzo nieetycznym, bardzo nieprzyjemnej postaci, zresztą i takim dużym, wiecie, mocnym grubasie, 140-150 kilo, tłuściochu, który charakteryzuje się tym właśnie, że nie sposób go polubić, broni mafiozów, przy czym broni tak w sposób taki dirty, nieetyczny, różnych nieetycznych chwytów używa. I ten facet jedzie, śpieszy się do sądu i potrąca samochodem cygankę. Ta cyganka umiera. I facet trafia na rozprawę jako oskarżony, ale teraz nie pamiętam, no to nieważne, czy sędzia, w każdym razie sędzia go traktuje bardzo, bardzo pobłażliwie. Uniewinniony to chyba nie zostaje, ale dostaje bodajże karę w zawiasach, w zawieszeniu, tam 2-4 czy coś takiego widać po prostu, że mu krzywdy nie zrobią. I teraz albo ojciec, albo mąż, bo to była staruszka bodajże, ta cyganka, chyba mąż. Stary cygan w każdym razie widzi, że nie dochrapie się tutaj sprawiedliwości i postanawia na niego rzucić klątwę. W gmachu sądu, w ubikacji podchodzi do niego, dotyka go palcem, coś mu tam mówi. Facet się nie zorientował, rzecz jasna, że o taką rzecz chodzi i się rozstają. Po jakimś czasie okazuje się, że gościu zaczyna chudnąć. Sprawdza na wadze w łazience. No, jest bardzo zadowolony, ponieważ on cały czas walczy z tą swoją otyłością, próbuje diet i tak dalej, ale wiecie, guzik z tego wychodzi. A tu nagle te kilogramy spadają, więc gościu jest zachwycony, żona zresztą też. Tylko okazuje się, że raz, że to postępuje bardzo szybko, a dwa, że on szczerze mówiąc nic takiego nie robi, żeby co by usprawiedliwiało takie chudnięcie. No więc rodzi się straszliwe podejrzenie, że ma raka. Ale poddaje się badaniom, sprawdza, nie ma żadnego raka. W końcu gościu dodaje 2 do 2 i okazuje i docieka do tego, że to jest klątwa rzucona przez tego cygana, że on będzie po prostu chud, aż w końcu diabli go wezmą. No i zaczyna walczyć z tym, próbuje to jakoś odwrócić. Także przy pomocy jednego z tych bronionych kiedyś mafiozów, który postanawia mu oddać przysługę. Czyta się to świetnie, akcja jest zawiązana bardzo fajnie, a zakończenie jest wręcz kapitalne. A ja wam powiem, ja najbardziej cenię w powieściach Kinga dwa zakończenia. Jedno to jest zakończenie Cmentarza dla zwierzaków. To jest fenomenalne, absolutnie nie ma równego. I to jest straszliwe zakończenie. Polecam wam bardzo tę książkę. A drugie to jest troszkę mu ustępujące, ale nie bardzo, i to jest zakończenie właśnie tej powieści Hutszy. Tak czy inaczej, jak ta powieść zaczęła zdobywać olbrzymią sławę, to się zaczęto na poważnie interesować, co to jest ten Bachman, i jakiś dociekliwy fan wpadł na to. Zadzwonił, zdaje się, do Kinga, z tego co wiem, i po prostu mu powiedział, że to wygląda na to, że on to jest Bachman. King był przyznał rację. No, sprawa się rypła, oczywiście nic złego z tego nie wynikło, a King odpowiedział po swojemu, a mianowicie napisał powieść, w której bohaterem został pewien pisarz, który też publikował z różnych powodów, trochę innych niż King, pod pseudonimem Richard Stark bodajże. To był też hołd Kinga dla innego pisarza amerykańskiego i postanowił zrobić taki cyrk medialny, a mianowicie zerwać z tym, przestać pisać pod tym pseudonimem i postanowił to zorganizować jako, zbudować mu nagrobek sztuczny z napisem Richard Stark i tak go jakby oficjalnie pochować. No tylko, że się okazało, książka ma, powieść ma tytuł Mroczna Połowa, tylko się okazało, że wywołał tym, no można powiedzieć, takie swoje drugie demoniczne ego, które ożyło. I zaczęły się prawdziwe problemy. Też jest rzeczywiście, to jest też bardzo dobra opowieść Kinga. I te wszystkie sprawy są omówione właśnie w tej części dotyczącej Richarda Bachmana, a ostatnim takim podrozdziałem tej części to jest pod tytułem Z wizytą w Indiach. To jest opis relacji King a Bollywood, tak zwane. Bollywood to jest indyjski przemysł kinematograficzny, który jest olbrzymi, to jest chyba największy na świecie, no ze względu na samą liczbę ludności Indii. Nie wiem, czy wszyscy z was wiedzą, ale w kwietniu tego roku liczba
ludność Indii, liczba ludności Indii przebiła liczbę ludności Chin. Indie są już najludniejszym krajem na świecie. Mało tego, Indie będą zwiększać, natomiast wszyscy eksperci są zgodni, że ludność Chin będzie drastycznie spadać, głównie z powodu kilku dekad tej kretyńskiej polityki jednego dziecka. I oblicza się, że Chińczycy gdzieś koło roku 2050 będą liczyli jakieś 600 milionów ludności. Natomiast liczba ludności Indii będzie rosła, no ale to jest, jak się mówi, największa demokracja świata. Nieważne, w każdym razie ta największa demokracja świata ma potężny liczebnie przemysł filmowy, który po prostu, co to mówić, dużo nie bardzo przejmuje się prawami autorskimi filmów zachodnich i robi remake'i, ale te remake'i robi po swojemu, a dla zachodniego widza to jest nie do oglądania. Te filmy potrafią trwać po 9 godzin. One są przeplatane śpiewem, zbiorowym i niezbiorowym, jakimiś tańcami. Wygooglajcie sobie zresztą filmy akcji indyjskie, to zobaczycie, jak to polega, na czym to polega. To jest nie do oglądania dla człowieka, widza z Europy czy z Ameryki. No i tu jest opisane właśnie, jak to Bollywood podchodziło do ekranizacji powieści Kinga. Mianowicie Misery sfilmowali, ale to było dość podobne, ale też na tych swoich zasadach. Tam jest scena jakaś, później aktorzy zaczynają śpiewać ni stąd, ni zowo. No po swojemu to zrobili. I to w tym rozdziale właśnie jest opisane, jak te próby. King oczywiście z tego nie miał żadnych pieniędzy, ale nie dochodził, ponieważ z oświadczenia wiadomo, te wszystkie próby się kończyły nieudanie. Nikt nie odzyskał tych swoich pieniędzy w każdym razie w takich przypadkach, więc dał sobie King dał sobie spokój. Część czwarta tej książki to jest, dotyczy tego cyklu Mroczna Wieża. Tu od razu mówię, ja nie mam tutaj nic do powiedzenia, nie czytałem tego, można powiedzieć, programowo, dlatego że kiedyś próbowałem się za to wziąć, poległem po 100 stronach chyba pierwszej części, odpuściłem sobie, a później jak się zorientowałem, że to jest 6 czy 7 książek, to mówię, nie, to już jest nie na moje nerwy, także ja szczerze mówiąc nie będę tego czytał i nie wiem, czy to jest dobre, czy niedobre, w każdym razie nic nie mam do powiedzenia na ten temat, a ostatni fragment tej, ostatni rozdział tej części to jest Witamy w Castle Rock i tu są właśnie te wszystkie problemy, wszystkie kwestie związane z tym fikcyjnym miasteczkiem Castle Rock i z tą powstaniem tej firmy produkującej filmy. Następna część to jest część piąta, mniej fikcji w fikcji, czyli non-fiction. I to tutaj są omówione dwie książki Kinga, a mianowicie non-fiction, a mianowicie Jak pisać, poradnik, pamiętnik rzemieślnika. To już za chwilę powiem słów parę o tej książce i Dance Macabre. No co do tego, o tej mówię, zaraz powiem parę słów, natomiast co do tego Dance Macabre, to ja, można powiedzieć, się trochę wkurzyłem, dlatego że ja o niej słyszałem, jakoś tak nigdy nie mogłem się za bardzo zorientować, o czym to jest. Natrafiłem na jakieś takie wypowiedzi, w których nie bardzo wynikało, co to jest, ale też za bardzo się nie interesowałem. Odpuściłem to sobie, natomiast tutaj jak czytałem tę książkę, to się okazało, że to jest po prostu książka Kinga non-fiction, w którym on opisuje całą historię gatunku, zarówno filmowego, jak i literackiego, typu horror. I facet ma olbrzymią wiedzę na ten temat i to jest książka, w której właśnie ta historia jest świetnie opisana. Tam są przykłady filmów omówionych, przykłady książek. No, King potrafi opowiadać, a okazuje się, że się na tym zna bardzo dobrze. Także ja tę książkę Dance Macabre zdecydowanie wpisuję na listę książek do kupienia. Część szósta, ostatnia, to są sprawy związane z, znaczy tu są trzy rozdziały, scenariusze, komiksy i co? I opowiadania. Aha, scenariusze, no to wiadomo, to są scenariusze, które King próbował pisać, nie to, że zrobiony scenariusz na podstawie powieści, tylko niezależne scenariusze, które napisał. Komiksy, no to wiadomo, są komiksy zrobione na podstawie twórczości Kinga, tekstów Kinga. I opowiadania, tu chodzi o opowiadania, które nie zostały ujęte, nie zostały wydane w żadnym zbiorze kingowskim, tylko gdzieś tam oddzielnie i tu są one podzielone na te, które zostały wydane także w Polsce, jak i tylko i wyłącznie w świecie anglosaskim. I potem jest suplement, ostatnia część to jest suplement, gdzie
pod tytułem Skąd wziął się King? I tu są omówione różne te jego fascynacje filmowe, czyli jakie filmy, jakie książki, jakie postaci wpłynęły na tą jego, że obrał na tą drogę życiową i że ona rozwinęła się w tym kierunku, a nie w innym. I tu takie filmy są, co go ukształtowały. Tu są na przykład Noc żywych trupów, Romero jest wymieniona, bardzo duży wpływ miała, czyli to jest ten pierwszy film o zombie. A Romero, reżyser, twórca tego gatunku, w zasadzie to był przez wiele lat bardzo wielkim przyjacielem Stephena Kinga. Poza tym King oglądał, fascynował się, oglądał pasjami te takie serie krótkich amerykańskich horrorów Strefa Mroku, Twilight Zone. To u nas kiedyś leciało tak gdzieś koło 11 w nocy przez jakiś krótki okres czasu. I to słuchajcie, to niektóre historyki tam są trywialne i głupie, ale niektóre to pamiętam, to były krótkie, takie fajne horrory, że człowiek z rozdziawioną gębą to oglądał. Tego nakręcono dziesiątki, jak nie setki, bo to trwało latami te serie. One się kończyły, później była przerwy, później znowu serie powstawały, tak po kilkadziesiąt odcinków mówię, bo to były takie krótkie, 20-minutowe do pół godziny i King się tym fascynował, to go w dużym stopniu ukształtowało. A oprócz tego ludzie, no, czyli postać i twórczość Edgara Allana Poe, tego ojca, można powiedzieć, gatunku grozy, Richarda Mathesona, też jednego z autorów amerykańskich, czy też Raya Bradbury'ego. I to jest, później mamy podziękowania i indeks. To jest w skrócie omówiona ta książka, jeśli chodzi o to, co zawiera strukturę. Tu jeszcze chciałem parę tylko rzeczy powiedzieć na temat i plusów i minusów. Więc plusem przede wszystkim jest olbrzymia znajomość, imponująca naprawdę znajomość tego uniwersum Stephena Kinga, jaką reprezentuje autor Robert Ziembiński. Zarówno jeśli chodzi o życiorys, jak i twórczość literacką, także ekranizację, czy też trivia. Różne anegdoty, on dziesiątki zna tych anegdot o Kingu, przy czym zaznacza, że niektóre są sprawdzone, niektóre nie. Poza tym dość dobrze widoczne jest tutaj dążenie autora do obiektywizmu. Rzecz jasna, on jest zafascynowany tym zjawiskiem i twórczością Stephena Kinga, ale nie jest to fascynacja bezkrytyczna. Na przykład krytykuje bardzo filmowy gust Kinga, bo no, King wypowiadał się, tak jak z jego słów wynika, bardzo entuzjastycznie na temat kompletnych hał filmowych przede wszystkim. Poza tym potrafi na przykład, pokazuje takie historie jak ta z Clancym, to znaczy jak zawiść. Ja to, że potrafił być zawisty po prostu. A mianowicie jedno z wydawnictw, z którym King kiedyś tam współpracował, ale to nie chodzi o to Doubleday, to pierwsze. Bo z czasem oczywiście nie tylko King był takim pisarzem, który sprzedawał miliony egzemplarzy. Na takiego pisarza swego czasu wyrósł też Tom Clancy. Ten od Polowania Czerwony Październik, Kardynał z Kremla, Czas Patriotów. I też najwyższa półka, jeśli chodzi o ilości sprzedanych egzemplarzy. I to wydawnictwo, które wydawało Kinga, zawarło też umowę z Clancym. Oczywiście Clancy nie był żadną konkurencją dla Kinga, ponieważ no, to były zupełnie różne gatunki filmowe. No gdzie Lśnienie, a gdzie Polowanie na Czerwony Październik. Ale King się wściekł. Wściekł i już nie pamiętam, czy on zerwał z tym wydawnictwem, czy po prostu to zerwanie wisiało na włosku, ponieważ on przez to, że Clancy osiągnął taki sukces, znienawidził wręcz Clancy'ego, a nigdy go nie spotkał, a przynajmniej nie na tyle, żeby Clancy mu z czymś podpadł. Także Ziembiński potrafi opisywać o Kingu też i takie rzeczy. Albo na przykład pisze tutaj już, żeby nie być gołosłownym, to przeczytam, bo to trudne do uwierzenia wręcz. Strona 104, zaraz wam powiem. Jest. Chodzi o powieść Podpalaczka. Powieść wyrastała zarówno z paranoicznych obsesji Kinga, który wówczas wierzył w świat rządowych spisków, w tajemnicze organizacje i to, teraz uwaga, że siłą woli można powstrzymać katastrofę lotniczą. W nawiasie, to niestety nie jest żart.
jak i z jego fascynacji taną literaturą fantastyczną od 50. No bardzo przepraszam, ale dorosły człowiek, który wierzy, że siłą woli można powstrzymać katastrofę lotniczą, to, no, to nie można sobie o nim najlepszego zdania wyrobić co do jego zdolności logicznego myślenia, ale taka informacja jest i wątpię, żeby tutaj Ziemiński kłamał, tym bardziej, że on pała wielką sympatią do niego i to pisze z wyraźnym żalem. Ale napisał, więc to dążenie do obiektywizmu jednak jest. Ale też trzeba powiedzieć, ta książka ma pewne minusy, zwłaszcza kiedy one nie dotyczą Stephena Kinga samego, jego wiadomości o Kingu, ale jakichś takich wstawek Ziemińskiego, przede wszystkim o polityce i historii. Żeby tylko parę wymienić, to na przykład pisze, że King jest przywiązany do wiary, jest religijny. No jaki on religijny? Jak to jest lewak od samego początku do końca. I to taki z tych najbardziej postępowych. Natomiast no co, to jest jedno z wyznań, nie pamiętam które, ale jedno z wyznań protestanckich. No to postępowość, przede wszystkim jeśli chodzi o sprawę aborcji czy małżeństw homoseksualnych, to jeśli chodzi o amerykańskie te społeczności protestanckie, to nie za bardzo idą w parze. Także nie wiem, skąd on wziął tą religijność Kinga. Tak samo jak na przykład opisuje komunistyczny obłęd za czas mekkartyzmu, prześladowań mekkartyzmu, polowań na czarownicę. No po pierwsze, to nie był obłęd komunistyczny, tylko jeżeli już jakiś, to antykomunistyczny, a po drugie, no to z tym ta epoka mekkartyzmu, co ją się dzieci straszy, to mówię, to jest jeden z tych stereotypów, który i bzdur, który na przykład u nas, niedawno o tym mówiłem, suchą nogą przeszedł przez 89 rok i ma się równie dobrze, jak za propagandy PRL-owskiej. No i w Ameryce, jak widać też. Natomiast cały ten McCarthyzm to była po prostu działalność senackiej komisji, której przewodniczący był senator McCarthy. Działalność, podczas której żadne prawa obywatelskie nie zostały zawieszone, która miała za zadanie zdemaskować po prostu komunistów w USA. A działalność komunistyczna, przypominam, była zabroniona wobec prawa, dlatego że to są czasy stalinizmu i komunista to był człowiek, który nie uznawał własnego rządu, tylko uznawał zwierzchność centrali światowego komunizmu w Moskwie. Więc żaden kraj normalny, rząd nie pozwoli sobie, żeby u niego działała organizacja, która nie ma zamiaru przestrzegać żadnego porządku konstytucyjnego. I tyle. Natomiast co do oskarżeń, czy do polowania na czarownicę, no to nie było żadne polowanie na czarownicę, bo to nie było wyimaginowane niebezpieczeństwo, tylko niebezpieczeństwo realne. Tak jak mówię, jak ktoś chce się przekonać, jak to naprawdę wyglądało, niech poczyta sobie jakieś opracowania historyczne, bo są dostępne na ten temat, także i u nas, jeśli chodzi na przykład o infiltrację komunistyczną instytucji amerykańskich w tym okresie. Za głowę się można złapać i McCarthy, między innymi, jego działalność to zastopowała w znacznym stopniu. To zresztą jest opisane też w wielu pamiętnikach aktorów na przykład. Natomiast te ich prześladowania to najczęściej polegały na tym, że w Hollywood komunista, scenarzysta na przykład nie mógł tych swoich dziesiątek tysięcy dolarów nagle zarabiać, bo pracę stracił, kontrakt z nim zerwano, w związku z czym albo wydawał, pisał scenariusz, go sprzedawał nie pod swoim nazwiskiem, albo na przykład pod nazwiskiem kolegi, który mu oddawał kasę, no i on traumę miał z tego powodu. I to były te wielkie prześladowania, które zresztą trwały bardzo krótki okres czasu, potem wszystko wróciło do normy. Także, a tutaj Ziemiński niepotrzebnie, no bezmyślnie powtarza te oklepane opinie. Tak samo pisze na przykład na stronie 470, że w młodości King był, tak, King był lewicowcem, no kurczę, a potem to kim był? Całe życie, do tej pory jest lewicowcem, co prawda nie jest tym skrajnym, bo dzisiaj Kinga ogłoszono praktycznie faszystą, bo też się, tak jak zresztą J.K. Rowling, bo oni twierdzą, że są tylko dwie płcie, natomiast na uniwersytetach zachodu amerykańskich to już jest bardzo niehalo takie twierdzenie i można wylecieć z pracy. Jak mi nie wierzycie, to sprawdźcie sobie relacje chociażby na YouTubie z tymi sprawami. No i na przykład Shawshank. Pisze
Ziembiński bardzo ceni to opowiadanie, z czym ja się z nim bardzo zgadzam. Tak samo uważa, że ekranizacja to jest jeden z najlepszych filmów, jakie powstał. I tu też pełna zgoda. Natomiast twierdzi, że jest przekłamana książka, ponieważ pokazuje to więzienie, ten blok, w którym siedział Andy Dufresne, jako wyidealizowane miejsca. Mianowicie on pisze tak, że jest zgorszony tym, że tam wszystkie ręczniki były czyste i mydła były na własnym, na miejscu. I był w ogóle czysty, bez brudu i tak dalej. I to uważa za przekłamanie. No, moim zdaniem nie ma tutaj racji, ponieważ z innych, ja trochę czytałem na ten temat też, zwracałem uwagę też u innych pisarzy, bo interesowałem się trochę więziennictwem w USA, a szczególnie jeśli chodzi o te lata, bo tutaj mowa jest przecież zarówno w tej książce, jak i w filmie jest mowa o latach 40., 50., 60., w każdym razie przed tym szaleństwem hipisowskim z końca lat 60. i z tą walką o prawa więźniów, czyli przed tym czasem, kiedy pootwierano praktycznie cele i więźniowie mogą bez ograniczeń praktycznie łazić po całym więzieniu, zresztą także widać na aktualnych filmach więziennych. W latach 30. i 40. oni po prostu siedzieli w celach i wychodzili tylko na spacerniak, i to często w kółko, no i na posiłki. I nie dochodziło do tych takich scen, jakie znamy z filmów, które traktują o więziennictwie z czasów dzisiejszych. Widzę, że czasu mamy mało, ale chciałem początkowo wam przeczytać. Raymond Chandler, wbrew pozorom, w książce Długie Pożegnanie ma kilka akapitów, w których opisuje te sprawy, a mianowicie jak wyglądały więzienia i jak, wtedy, w tym czasie, bo on przecież pisze o tych samych czasach, 40. lata, 50. I okazuje się, że tutaj King dobrze przedstawił ten świat więzień z tamtego czasu. Natomiast przekłamanie, a o tym nie wspomina Ziembiński w ogóle, polegało na czym innym. Po pierwsze, to w powieści Reda, czyli tą powieść, którą zagrał Morgan Freeman, nie powieść, tylko tę postać, którą zagrał Morgan Freeman, to w powieści był rudowłosy Irlandczyk. Tutaj natomiast zagrał go aktor Murzyński, zresztą bardzo dobrze go zagrał, jeden z moich ulubionych aktorów. Ale to jest jeszcze tam do uwzględnienia, bo takie zmiany, powieść, film są dopuszczalne. Tylko problem polega na czym innym, a mianowicie na tym, że słuchajcie, więzienia to do tej pory to są najbardziej rasistowskie miejsca na Ziemi. Nie jest możliwe przyjaźń albo jakieś takie pogodne stosunki towarzyskie między ludźmi innych ras w więzieniach. To jest stricte podział na białych, latynosów i czarnych. Nie jest możliwy kontakt między nimi taki, jak jest pokazany w tej książce. Tym bardziej, że to mowa jeszcze o latach 30., gdzie inaczej jak pogardliwie o Murzynach się praktycznie nie wyrażano. Natomiast tutaj jest zupełna mieszanina. Nie są możliwe takie relacje w więzieniu w tamtych czasach, zresztą w dzisiejszych też, takie jak są tu pokazane między właśnie postacią graną przez Morgana Freemana, a resztą tej paczki. Jeśli nie wierzycie, to polecam wam, na YouTubie jest dużo filmików, które będących relacjami byłych więźniów, którzy opisują świat więzienny, także na zasadzie dyskusji. I to jest... Oni przedstawiają zupełnie inny obraz i wszyscy jednomyślnie twierdzą, nie są możliwe tego typu relacje między ludźmi różnych ras więźniów. Tym bardziej pamiętajmy, że tam, poza tym przecież tam są ci więźniowie, co pokazują takie fajne chłopaki, które kiedyś tam błąd życiowy zrobiły. Tak jak postać grana przez Morgana Freemana. A tam są przecież, siedzą bandziory, prawdziwe bandziory. I to było główne przekłamanie Shawshank Redemption. Z tym, że oczywiście ono nie wpłynęło na to, że film sam w sobie, film jako opowieść filmowa, to jest po prostu świetny. To jest na przykład do moich, do ulubionych filmów należy. Bez dwóch zdań. Jeszcze wam szybciutko chciałem pokazać i parę słów powiedzieć o dwóch książkach. Tak samo jak ta napisanych o Kingu. Tutaj jest książka napisana przez samego Kinga, tak jak już wspominałem, czyli jak pisać z pamiętnika, pamiętnik rzemieślnika.
Bardzo ją polecam, twarda okładka, nieduża książka i ona składa się z dwóch części. Pierwsza to jest autobiografia Kinga, życiorys napisany przez niego, gdzie właśnie dokładnie w szczegółach możemy opisać, możemy przeczytać o tych jego perypetiach życiowych typu wypadek, typu picie, typu przestanie picia albo wydanie tej pierwszej książki, Carrie. Bardzo fajnie na styl kingowski, to nie muszę go nikomu reklamować. Właśnie tym lekkim stylem to jest wszystko fajnie opisane. I druga część książki to jest właśnie poradnik jak pisać, gdzie on omawia dokładnie na czym polega według niego dobra proza, na czym zła, jak się konstruuje powieści, jak opowiadania, jaka jest różnica między tym, jak się konstruuje bohaterów, jak się skraca tekst. Tutaj jest nawet pokazane takie. Teraz to widać. Pokazany jest tekst, który trafia do redakcji, czy tam do autora, albo do jakiegoś redaktora, który go poprawia. Najczęściej skraca. Parę trików jest omówionych, na przykład jeden jest trik, takich skróceniowych jest omówionych, na przykład jeden trik polega na tym, co do powieści 1408, redakcja mu powiedziała, że musi skrócić co najmniej o tam 100 stron czy coś takiego. I King wpadł na pomysł jednego z głównych bohaterów, Ostermayer nazwał Olin, a że on był wspomniany dosłownie setki, jak nie tysiące razy w tej książce, to skróciło to samo, to skrót skrócił, sam skrót, zamiana tego nazwiska na krótkie kilkadziesiąt stron odjęła. No i później jeszcze dokonał takich różnych zmian. Takich wiele trików z wielkim humorem technicznych między innymi, albo to, czym się kierują redaktorzy. Jest taka jedna z głównych rad, którą on daje początkowym pisarzom, żeby pamiętali, że redaktor ma zawsze rację. Tak tutaj pisze. Bardzo fajnie się tę książkę czyta. Już ci, którzy chcą próbować jakichś sił swoich w pisarstwie, to bardzo ją polecam. I druga książka o Stephenie Kingu, u nas wydana, to jest Stephen King pod lupą, autorstwa Lois Gresh i Roberta Weinberga. Tak ona wygląda, też nie za gruba. Ona jest, charakteryzuje tym, że jest zupełnie inaczej ujęcie tu jest, a mianowicie tu jest podzielone te rozdziały, podzielone jest na rozdziały, których każdy jest jakimś nurtem w twórczości Kinga, czyli jakimś zespołem problemów, która dana powieść porusza. I tak na przykład część pierwsza, rozdział pierwszy to jest od zabaw szkolnych do telefonów komórkowych, nadnaturalny świat Stephena Kinga. I to jest na podstawie, tu są wymienione powieści, które służą jako przykłady tego. Carrie, Podpalaczka, Strefa Śmierci, Serca Atlantydów, Komórka, Zielona Mila. Drugi, trzeci rozdział na przykład Podróże w czasie, to jest na szósty rozdział Podróże w czasie, Pożeracze czasu, piąty to jest z Kingiem do nowych wymiarów i to jest Mroczna wieża i Bezsenność. Czwarty, Jeździec, to jest o końcu świata, no to jest na przykładzie powieści Bastion. Pochodzą z kosmosu, czyli Łowca snów i Stuku strachy. Światy równoległe, siódmy rozdział, to jest Mgła, Buick, Mroczna wieża i Talizman. Długowieczność i badania genetyczne na podstawie powieści Złote lata i dziewiąty, Zło, lęk i obsesje. Stuko strachy, Carrie, Talizman, Bastion, Dance Macabre, Lśnienie, Misery, Night Surf. To jest książka ujęta w ten sposób też, że te tematy są... Na przykład jeśli chodzi o Carrie, to tam jest, no wiadomo, no to jest o zjawisku telekinezy. I tu jest, w tym rozdziale akurat jest przedstawiona historia tego zjawiska, czyli raczej historia tego, jak sobie ludzie, jak ludzie badali to zjawisko, jak podejście do niego, jak się przekonywali, że ono nie istnieje, tego typu sprawy. Jeśli chodzi na przykład o podróże w czasie, to są omówione też jest, jak do tych, nauka podchodzi do tych, oczywiście to jest wcześniej wydane dość, bo to już jest dość dawno, to jest z roku 2008, no kilkanaście lat temu, nie są tu ujęte te najnowsze opowiadania Kinga, powieści, ale na przykład jak nauka podchodziła do tych podróży w czasie, czy jest możliwe, czy teoretycznie przynajmniej jest możliwe. Tu jest na przykład omówiony ten paradoks dziadka, polegający na tym, że na przykład jak ja się przeniosę w czasie i ukatrupię
kika się na wstecz u katrupie własnego dziadka, który jeszcze babci nie poznał, no to skąd się wziął mój tatuś, czy tam mama, czy w ogóle rodzice, a jeżeli ich nie było, to skąd ja się wziąłem, a jeżeli mnie nie było, to niby jak się mogłem cofnąć i ukatrupić własnego dziadka, skoro mnie nie było. No, jak do tej pory nie rozwiązano jeszcze tego paradoksu z tego, co wiem. Tę książkę się czyta, no, ta bardziej niesie przez tekst, tę książkę się czyta, jeżeli kogoś interesują te tematy, bo tu jest trochę naukowe podejście też uwzględnione i jak King do tego naukowego podejścia podchodził, w jakim stopniu naukę wykorzystał w tych swoich powieściach. Dobrze, słuchajcie, to by było na tyle. Na pewno jeszcze kiedyś będziemy rozmawiać o Stephenie Kingu, dlatego że no, to jest pisarz tak obszerny, a w ogóle zanim przeczytałem tę książkę, no, Instrukcja obsługi, to ja byłem pewny, że ja, no i wszystkich to wiedziałem, że nie, ale jakąś większość powieści Kinga przeczytałem. Gdzie tam, kurczę, nawet się nie zbliżam. Kilkanaście powieści plus kilkadziesiąt, parę dziesiąt opowiadań Kinga przeczytałem, ale naprawdę dużo mi jeszcze brakuje do tego, żeby dogłębnie poznać jego twórczość, a poza tym Kinga poszczególne książki też można spokojnie omawiać, bo są bardzo ciekawe. Tak więc dziękuję jak zwykle tym, którzy ze mną wytrwali do końca i polecam się na przyszłość. Cześć!